Geralt wydał wojnę Eredinowi, ale mógł ją wygrać tylko z pomocą przyjaciół. Do pokonania Dzikiego Gonu potrzebna była potężna magia, więc Triss i Yennefer zaczęły jednoczyć rozbitą lożę czarodziejek. W tym czasie Avalach szykował swój własny plan. Elfi Wiedzący postanowił odciąć króla Dzikiego Gonu od wsparcia w jego własnym królestwie. Wraz z Geraltem wyruszył na wyprawę przez inne światy, do miasta Tir na Lia, gdzie urzędował Gels, namiestnik Eredina. Gels był lojalnym zwolennikiem poprzedniego władcy ludu Olch. Gdy dowiedział się, że Eredin dopuścił się królobójstwa, obiecał pomóc w pokonaniu uzurpatora. Vítám z posledního partu na hru Zaklenec 3 divoký hon. Ano, je to tady. Konečně, už doopravdy poslední part hry Zaklenec 3 divoký hon. Ano. Takže budeme dneska dělat předposlední spíše úkol přípravy na bitvu a možná ještě nějaký úkol. Pokud nějaký ještě bude, Bude se až v tom dalším úkolu, kde zabijeme Eredina, jo. A ještě něco, pak bude konec. A pak bude konec tyhletý hry Zaklenec 3 divoký hon. Takže setky se schávala chem na lodi, takže fajn, jdeme na to. Za váma si klepnu a jedeme za Avalachem. Pak je tak lepná. Tady je, tak pojď. Jak tak možno? Věčné ogně světlí vám drogę. No i co, naprawił? Nie, powiedział, że to pomyłka. Sednu z klepny, fajné. Za Avalachem, jo, s tím právě budeme... Za Avalachem budeme... Musím najít nějaký sluneční kámen. Jeśli pomożecie obronić Ciri przed Dzikim Gonem, cesarz obejmie was miejscem. Zabijemy tu Eredina, fajne to. Możecie. A co z Fringillą? Właśnie nie wiem. Muszę to wyjaśnić. Jeszcze się dobrze nie przywitałyście, a już snujecie intrygi. Widocznie taka już nasza natura. Co miało znamenać to o Fringillę? O co chodziło z Fringillą? Triss mówiła, że nie mogłyście się z nią skontaktować. Być może dlatego, że siedzi skutat Wimerytem w lochu cesarza. Przynajmniej to właśnie sugerowała Rita. Jakby to Rita wiedziała.
A skąd ona wie? Sama jeszcze niedawno była w więzieniu. Rozmawiała z Fringillą, zanim ją zamknęli. Fringilla mówiła, że cesarz ją wzywa. Po spotkaniu miała dać znać, o co chodziło. Ale już się nie odezwała. A myślałem, że takie atrakcje to tylko z Radovidem. Nie podoba mi się to. Nie tak się umawialiśmy. Jak to wszystko się skończy, będę musiała odbyć z cesarzem szczerą rozmowę. Chodź, wszyscy już na nas czekają. Fajne. Tak. To je propo rozpráva, ale by si to řekl po polsky. Senefere, jo, a jdeme teda za Avalchem sem na loď. Pro sluneční kámen, zabíte Redina, tak. Fajn, jdeme na to. Promluvíš se s Avalchem teda? Wszyscy już są, czekaliśmy tylko na ciebie. Wypływamy? Ano, vyplujme. Każ podnosić kotwicę. Jsi, že jo, na Skellige, že jo, tam je ten sluneční kámen, že na Skellige. Vzhůru. Tam vzhůru k nebesům, že jo. Tam. Úkol si nezdařil posedlost, no. Tím pádem, že no, dělám tady ten úkol a tam ten se tak se mi zrušil, no, to je jedno. To důležitý je, že získáme ten, a hlavně, že a důležitý je, že získáme ten sluneční kámen a zabijeme Redina, tak jo. To je důležitější než nějaká posedlost, jo. No nic, tak pokračujeme dále. Już wiemy, gdzie jest jego cesarska mość Emhyrfar Emrys. Jak to chce podbić Skellige? Ale przecież wie, że tam są moi przyjaciele. Chcę ci ofiarować wyspy, razem z Cintrą i resztą cesarstwa. Są też dobre strony tego wszystkiego. Niby jakie? Cesarz będzie musiał nam pomóc w walce z Gonem. I właśnie znaleźliśmy Fringillę Vigo. Pośpieszmy się z tym kamieniem słonecznym, bo widzę, że będziemy mieć co robić na Skellige. Musimy też ściągnąć tu Fringillę Vigo. Musisz mnie teleportować na Cicerową loď? Możecie mnie teleportować na okręt Emhyra? Bez szans. Ma silniejsze ekranowanie niż cesarska alkowa. Możemy spróbować się przebić. Fringilla jest nam potrzebna w jednym kawałku. Nějak se ke Emhyrovi dostanu sám. Sám se dostane na okręt cesarza. Wpław? Z mieczami na plecach? Strażnicy ustrzelą cię jak kaczkę, zanim zdążysz wyrecytować biały płomień tańczący na kurhanach wrogów. Nie panikuj, poradzi sobie. To ja. Spróbuj podpłynąć tam ja, mocno, poradzi. Będziesz mieć większe szanse. A kiedy już tam dotrzesz, pokaż ten list jego cesarskiej mości. Może trzeba mu przypomnieć, co nam obiecał i co dostanie w zamian. Ani nie wiemy, co jest ten słoneczny kamień zać. Na razie nawet nie wiemy, czym jest ten kamień słoneczny.
Stworzono go, by lud wzgórz mógł przywołać okręty Enel. Teraz jest symbolem zaprzepaszczonej szansy na pojednanie dwóch ludów. Naprawdę nikt z was nie zna historii o Gelbanie i Dillian z białych okrętów? Syna. A jak wiemy, że ten kamień na Skellige, to jak zajmowa? Wiadomo, że kamień jest na Skellige. Z legend, Elfi. Jest przechowywany w miejscu, gdzie przed wiekami przybiły białe okręty. Czyli na którejś z dziesiątych tutejszych wysp. No to świetnie. Pomówię z Myszowolem. A wiesz, gdzie go teraz szukać? Zapytam o niego w porcie. Stoją tam drakary Kracha. Tak, ja pójdę. Pójdę. Powodzenia. Fajne, to by se měli. A jdeme teda za Myšlevem. Fajn, jdem na to. Už já si zavolám klepnu, abych tam byl rychlejc, no asi jo. Pojď sem klepnu, tady seš. Teraz na ní. Napřed. A jdeme. Zůru za Myšlevem. Tempo, tempo! Tempo, tempo. Uměte. Z cesty. Dopór twój nigdy nie pędzaj, bym się teraz białego wieloryba. Gdyby żył Bran, sam poderżnąłby gardło tej zdradzieckiej żuce. A tego szczeniaka trzeba było utopić w słonej wodzie, kiedy się tylko urodził. Hadamy się. Szukam Myszowora. Jest tam z nimi, blady jak śnięta ryba. Jeśli on nie postawi smarkacza do pionu, to kto? Ale nie, powiada bogowie, dali nam króla, musimy go wspierać. A przecież zamiast Fenrigę kukła mogłaby tam stać i spokojnie patrzeć, jak ta baba sprzedaje nas czarnym. Mirna wszystko załatwiła za naszymi plecami i nawet się nie wypiera. Nie będę patrzeć na tę hańbę. Zajmuj. No nic, jdeme dále. Tyrpaxi, Myšlevé. A tam. A to kto? Nikt ważny. No to kruczycie. Jak mówiłam, o szczegółach podyskutujemy później. Król akceptuje dokument w jego obecnym kształcie. Przecież duszyłem czegoś takiego. Możemy przypieczętować traktat. Ile musiałbym ci zapłacić, żebyś uciął jej teraz łeb? Co pak się z tym da nic zrobić? Nic nie da się zrobić. Za późno. Król zapewnia, że wypełnimy wszystkie warunki do letniego przesilenia.
Zanim podpiszę, chciałbym usłyszeć to z ust samego króla. Svanrige? Zabít. Pěkně jak kurva. Ha, máš za to, mrdé. Palit. Cípně to zmrdí novgardský. Hop. Jesteś dla mnie jak jeden z nas. Wyglądam na mieszkańca Skellige? Masz serce, Ancrate. Jsem vlastně zapomněl říct, no, že mimo natáčení, že jsem vlastně udělal takový vedlejší úkol, protože jsem se jakoby nudil, tak jsem udělal úkol, no právě, že jsem zabil toho ledového obra z Undviku, jak se o tom baví, no. A to, no to nemusím všechno, že to... Jestli nějak, že jo, neplníš mě vedlejší úkol, takže to, že jsem neukázal jeden úkol, jak jsem ho splnil, to je asi jedno. Ale mu to chci říct, že jsem ho mimo natáčení splnil, jo. Udělal, splnil a tak, no nic to. Takže, jaká je situace na ostrovech? A co nového na Skellige? Ostatně vidujeme coraz więcej okrętów ze znakiem słońca na żaglu. Nie pojmaliśmy jeszcze nikogo z ich załogi, ale tylko głupiec nie zorientowałby się, że coś szykują. Z Bohem. Do zobaczenia. Wyruszamy od razu. Słyszeliście, co powiedział król? Jazda! Na Skellige każdy może zostać królem, wystarczy, że zjedna sobie jarl. No ale to tam było stara hudne, nie? Ktoś, z kim nie liczą się klany. Bo z Svanrigu z klanu Tirsia nikt nie spodziewał się to, gdzie, ale to właśnie on zapisał się w historii jako zabotowany w Algardzie. Jako król, który zjednoczył wszystkie klany przeciw Nilgardowi. Właśnie, no. Svanrigu, kto by się spodziewał? Jarlowie znowu mają kogoś, kto mogą wierzyć. Waznu żywej ten kraj, dobry. Przyszedłeś dopilnować, żeby nie ominęła cię żadna awantura na Skellige? Kroczymy dalej. Myślisz się o jakimś słonecznym kamieniu? Wiesz coś o kamieniu słonecznym? Podobno według legend znajduje się na Skellige. Najpierw maska Uroborosa, teraz kamień słoneczny. Potwory mogą spać spokojnie, skoro stałeś się poszukiwaczem skarbów. Nigdy nie interesowałem się elfami Ensid. Ale może Skald Eivind będzie mógł ci pomóc? Kiedyś opowiadał mi o jakiejś niedostępnej jaskini, czy może ruinach. Gdzie go znajdę? Dzisiaj pewnie w Arinbjorn. Możesz też zapytać poławiaczy Pereo Matiasa Rybie Płuco i Erlinga. Ostatnio nurkują przy cyplu nad zatoką od wschodu. Żabrowec? Rybie Płuco? Ciekawe. Tak go nazywają, bo potrafi nurkować całymi godzinami. Nikt nie wie, jak to robi, ale ja mam swoje podejrzenia.
Widzę, że zanim... Że Abrovesta jak Zero Patrace, byl taky, že jako... Boža Bering vlastně, no, ale bylo to vlastně to samý, že... Jo, jak, že jo, Harry Potter v těch... Trůny tří kouzelníků v tom druhém úkolu, ne? To mě zahře, jak jim pomoct... Ty... Vlastně kamarády, spolužáky, jak jako... Vytáhnou odtamta, tak právě použil žaberník, aby vydržel dlouhou dobu jako pod vodou, no vlastně hodinu pod vodou a tak, ano. To je zajímavé, že ten tady taky jako se baví o žaberníku, v tomhle případě spíš o žabrovce, ale je to to samé, no. Zajímavé. No nic, tak děkuji za pomoc. Díky za pomoc. Gerard, ještě jedno. Przodkowie Matiasa i Erlinga 100 lat temu opróżniliby to miejsce, gdyby nie strzegły go magiczne bariery. Weź ze sobą czarodziejkę. Na pewno jakąś ze sobą przywiozłeś. Tym razem nawet kilka. Niech nas bogowie mają w opiece. To ono. Brinole, to. Tak. Měli, pomohli jsme s Michelovem. Zjistili jsme tak nějak, kde je ten... Sluneční kámen, jo. Teďka si máme promluvit s Bardem jménem Aven a pak najít lovce perel a promluvit se s ním, takže fajn, jdeme na to. Nejdřív asi jdeme s tím Bardem. Havendem a klabu řeči s ním, takže fajn, jdeme na to. Se naklepnu a jdem tam. S pomocí rozcestníku se tam to, pokud to půjde. Protože je to dost velká rálka. Možná jenom sem se přemístím a pak při pomocí lodě, protože v blízkosti toho místa, kde je ten Bart, tak jako není žádný rozcestník, tak úplně tak jako potom pomocí lodě, no, co jen dělat. Fajn, jdeme na to. Jo, tak jsme tady v přístavu Kartrolde. K pomocí lodě se teda přemístíme. Spíše blízko místa, kde je ten Bart Event, nebo jak se čte. Fajneme to. Tam už nějaká loď. Třeba... Tuhle si jmenuje, chopice kormidla a jdeme tam. Takže jdeme teda na... A potom jdeme na... místo určení, když fajneme na to. Se nedá projet s nějak. To možná vemu teda tudy nějak tady v obědu a pak tam na místo určení, že fajn, jdeme na to. Tudy to
tudy to nepůjde. Tak zacouváme. Takhle tudy. Le. Zde mu co loď. Asi. No, to ta stačí, vystoupíme odsaď. A jdeme na místo určení. S tím bardem. Vojťo mluvil, že lidé z kontinentu to mají choti głowy. Když se nám tady objeví nějaký rozcestník, super, když najdeme jako až ten, který jsme už byli právě tady, nová značka Arnbjorn, tak pomocí tohoto rozcestníku se pak můžu vrátit zpátky, až jako se budu vracet, tak se pomocí tohoto rozcestníku vrátím zpátky. No. Jsem se musel jako pomocí lodě, dlouhou cestou to, ale teďka se můžu, jak jsem ten rozcestník objevil, tak se můžu pomocí toho rozcestníku vrátit zpátky, no. Aspoň že tak, no nic, tak pokračujeme dále. Tak a tady je on. Co pak nám hezkého řekneš, Barde. Ne Marigolde, ale... to je jedno jak. Jak fajn, pojdi. Vypatruješ nilfgaardské floty? Floty? A tak, coś mi tam mówili, zdaje się. Ale mam teraz ważniejsze rzeczy na głowie. Z moich obliczeń wynika, że to właśnie dziś mityczny biały wieloryb Gevorg nawiedzi wody Skellige. Czekałem na to całe życie. Co je to za velorybu? Co to za wieloryb? Ma się pojawić, gdy upiory zstąpią z nieba między fale. Wąż obudzi gniew morza, a lodowy potwór pożre wyspę. Będę pierwszym bardem, który ułoży o nim pieśń. Legendy nie mówiły nic o przekleństwie Czarnego Słońca? Czarnego Słońca? Nie mam pojęcia, o co ci chodzi. Nieważne. No, kletba Černého slunce, tím by to byla posedlá v úzovkách Renfris Krejden, no. Že... Takže jaký pak musel Geralt zabít v Blavikenu, aby zabránil masakru jiných lidí a i tu její bandu, a pokrý se který jakož ty lidi, co je zachránil, to úplně nevzali, tak jsem podle toho, jo, protože si myslel, že to byly nevinný lidi, no tak ta Renfri jako by byla, no, protože si chtěl pomstit tomu Stregobora, tam typ, ta jí banda to úplně ne, takže si myslel, že to jsou všichni úplně jako nevinný lidi a že já jsem ten jako zlej, tak jo, já jakož když hraju, že jo, za Geralta, tak já tak díky tomu pak Geraltovi, nebo jakoby mě řekl, začal říkat, že ho řezník z Blavikenu, no. Tak to no. Řekl no teďka Geralt, že se něco neříká o... kladbě Černého slunce, protože... v tom nevěří, že by nějaká kladba Černého slunce vůbec existovala na to, že by jako zrovna Renfri byla tou kladbou posedlá, jo. Takže to tak jako řekl na sraně, jo, a tak, že... kvůli tomu, že prostě dva blázní čarodějové to vymysleli, tak musel tu Renfri zabít.
a jedinou lásku vlastně svýho života, největší jedinou a i taky největší lásku svýho života musela zabít, no tak to no a nic to. Takže budu vyhlížet s tebou. Będę go wypatrywał razem z tobą, tylko powiedz mi, co wiesz o elfich ruinach na Skellige. Podobno jest jakaś jaskinia, do której nikomu nie udało się dostać. A, i bardzo dobrze. Inaczej już dawno by ją splądrowali, jak wszystkie pozostałe. Ej, Windzie. Tak? Ja chciałem cię zapewnić, że zamierzam obejrzeć tę jaskinię wyłącznie w celach naukowych. Naukowych? Piszę pod wedeniem Myszla po jednaniu pod kierunkiem Myszowora. Myszowora? On nigdy nie interesował się ludem wzgórz. Przejrzałem cię, opryszku. Nic ci nie powiem o jaskini, choćbyś mnie pokroił na kawałki. To je jako blbý vymysl. Co furt? Teďka možná blbý vymysl. No, chci jenom říct, že hledám nějaký přísad nebo takhle, býval by mi to pak řekl. No. Jsem řekl to s tím Myšlovem, no tak... Tak no, no jedno. Jsem měl tupé, takže a pokračujeme dál, jak je najdělovce Perel a podmu si s ním, že fajnem na to. Zlom asi klepnu, protože to je dálka strašná. 520 kroků, rozhodně půjdu pěšky, bych tam šel 500 let. No to ani čas ani náladu, takže pomocí klepne se tamto a... Tak. Tady... Dalej. Co má za problém tohle chlapínek? Jdu na to zeptat. Co pak máš za problém, chlapče? Co se stalo tvojímu ojcu? Rąbał drewno i niedźwiedź go zaatakował! Pokaż, kde to bylo. O, tutaj, za drzewami! Medvěd. No pojď. Aha. Léčka, zrada. Můžeš ještě se potkat. Ve skutečnosti to není žádný medvěd a nepovědřebu žádný otec zachránit, ale tyhle ty zbojníci a tak. Chtěl spíš zapít. Pojď, tak smrdi. Ha, to vezmete. Co jsme měli? Tak. Jedeme. To, tomu klukovi to odpustí nás takhle to. Že asi musel. A pokračujeme teda dále. Za tím lovcem Perel. No, ty vole, co to je? Dalej. Jeď, potka. Ah.
Jop. Nějaký harpy, růstvo se. Pojďte, jsme ní. Tak, ty jdu. Tamhle jeden, po jedna tárpy, nebo co to je. No, já se seru. Tak pokračujeme dále s tím lovcem perel. Možná bude v tamhle tý věži. Trolovat s perlou. Ty vole, co to je, kurva? Teď už utopím svýho koně, ale utopím sebe ještě. To je... Už to nechce vylézt. Muset zpátky tady, no. Tam vylejš, protože to nejde, tak muset tudy. Pojď, kralte. Tak zvolám se se klepnout, protože a nemůže nějak umřít, jo, tak. Dalej, potka, dalej! Ano, pokračujeme teda. Dále se to nespadnu zase. Volný plotka. No, to je díra. Dalej. A proč nechce jet, ty vole, to klepná. Jeď, a on nechce ani tudy, ty vole, jeďku. To a zase, ty vole. Prostě se ta klepná dělá úplně co chce, jako na... Vůbec nedělá to, co chci já, ale to, co ona chce, si dělá. Mě sere pěkně. No, jestli další pokus teda. No, to bych to asi byl 500 let, bych takhle přeplavu rovnou sandla. To bude jednodušší. Musím se u toho nezabít, ne? A což tam dojdu pěšky. A ah, jsou nějaký zbojníci, tak pojď tady zbudit. Joe!
odleciał? Ucho, skrzakiewne. Ty czura, chuje. Ha, za to ty smrdy. Aha, jeszcze to moje. Zemrzyj w końcu! Ucho, smrdy. Ha. Gdybym miał jakiś poklad jeszcze. Ty vole, já tady ještě uhořím sám, ty vole. Je odeslaný dopis. Z Pikersko z Kaprošana Vesta. Jsme mohli vzít. Padl na pobřeží, nějaký vedlejší úkol, no. Díky mu získám pak nějaký poklad, ale to asi nepotřebuji. Jo. Tady spíše byl jenom kvůli tomu, aby jsme zabili tyhle ty. Mrdy. Kostka. To pokryčeme jenhle teda za tím ovcem perel. Když tam jsou další. Pojď tady zmrdí. Tak se furt nebráňo! Ty vole, on se bude furt bránit, zmrt. Karaši, nedělej ty komba, protože... a tady chcípáš. A je. Všechno. To pevně útka po aviaci perem. To je holčka, kde, kde tam vůbec padal? Tam něco je. Já jsem mrtvý možná. Ne za ten poklad jsme měli to. A kde ten lovec padal? Ten možná tam. Jeskyně. Tak já musím vyplovat nahoru, protože jak se je utopím. Dochází dech. Jdeme znova. Než tohle tam, ale ten meč. Jo, to bude, k co máme. Tady všechno zahodíme i tohle to jistě zaklínačský meče. Tam teď se všechno a no, počkej. Pochodeň. Už tady ho dělám, nejí. Hunu vidět. No to... o ten naživu, ano, tam, ale patře, v jeskyně schovaný. Že to ještě nekonec, Nadíže. Chceme si napromit. Třeba bylo tu targať. Głupi, nie widzisz, že to wiedźmin? A czego wiedźmin tu chce?
Vždyť jsou to vaši lidé. To přeciž vaši ludzie. Nie wiedziałem, że na Skellige jest zwyczaj ograbiania poległych wojowników. Co ty oczu nie masz? Jacy nasi? To przecież te chłystki z Faroe. Ruszyli na czarnych w dwa drakary, rybie muszki. Pry nieco wite o jakich elfskich zriceninach. Podobno wiecie coś o elfich ruinach na Skellige. A kto tak mówi? Myszomur. Nie powiesz mu, co tu dzisiaj widziałeś, prawda? To zależy. Pytałeś o elfie ruiny. Co konkretnie chcesz wiedzieć? Druid mówił o jakiejś jaskini, do której nie udało wam się dostać. Gdzie to jest? Na wschód od Ker Trolde. Wpływa się tam od strony morza. Ale czego właściwie? Co to było? Słyszałeś, Erling? Popiewec, no bo co to jest? Měl to pivec. Tak pojď ty zmrdy. Vstal jsem. Smrda. Sinefer. To napříčtat jeskyně a jdeme se promluvit Sinefer. Pomocí rozcesníků se že dostaneme Sinefer. Promluvíme se Sinefer. A tak no. Pojďme na to. Šuklo poslal někdo, chlapně dělat nebudu. Aha, ještě jeden zbojník je tady. Za to vysmrdí. Taky ty kvídu. Se tudy, jak jsem. Jednodušší, rychlejší, tak pojďme na to. Jsou obě klepnul, že už jsem byl rychlej, nic. A jdem. Poklus, jedem. Tak jeď klepnul, prdelé. Tudy je, čklap, no. Hm.
Dobrý, byl jsem jenom teď, no, že no, štěstí je dobrý. Pokračujeme dále. Teraz wolniej. Rusz się! A kto będzie obce pasał? Ktoś, kto się do tego nadaje. Mnie bogowie stworzyli do topora. Krosy snimku o pomocy rosy snimku se przemieścimy. Jsem dle Yennefer k přístavu Kertrolde a promluvíme si s ní o tom, co jsme zjistili o těch, takže fajn, jdeme na to. Hola, Wiedźminie, nie szukasz aby zajęcia? Nie ma złych drakarów, nie ma złej pogody, są tylko podłe załogi. Fajn. Tady u přístavu Kertrolde a zjedeme za Yennefer s ním promluvit. Jdeme na to. Co ty taky blady, białego wieloryba? Słyszałem, že včoraj Gardner... Jak łazisz? Wolę sprawdzić to teraz, niż potem cały czas... Fajn. Wybieracie się gdzieś? Ciri mówi, że jest na Skellige miejsce, któremu powinniśmy się przejrzeć. Najwyraźniej Avalach coś przed nami ukrywa. Kiedy byliśmy razem na wyspach, Avalach wspominał coś o jakimś laboratorium. Miał się tam teleportować na chwilę, żeby coś zabrać i nie chciał mnie wziąć ze sobą. Dziwnie się wtedy zachowywał. To chyba dosyć podejrzane, nie uważasz? Masz prawdę. Masz rację. No i co, chcecie po prostu się tam zakraść i pomieszkować? Tak. Pójdziesz z nami? No, dobrze. Gdzie to jest? Na małej wyspie między Undvik a Spikerok. No to nam raczej nie po drodze. Właśnie się dowiedziałem, że kamienia słonecznego powinniśmy szukać w grocie na Artskellig od strony morza. Będę tam potrzebował magicznego wsparcia. Idźcie do tego laboratorium, a ja rozejrzę się na Artskellig. Dołączysz do mnie później. Doprawdy? Filipa? Przecież przed chwilą mówiłaś, że nie przyzwyczaiłaś się jeszcze do magicznej symulacji wzroku. Tak mówiłam? Już zapomniałam, jak jest irytująca. Chodź, Ciri. Poczekamy na ciebie na miejscu. Jsme měli. Jak czarnym w końcu bitwę wydane będą spierdalać pod skoką. Teda. Tak půjdeme do když Undviku, tak do laboratoře. Do Avalachu. Laboratoře Avalacha. Jo. Yennefer se tam teleportujou, ale no, nás, protože víc jak tři, když to asi jde, ale když Geralt nemá moc teleporty, tak radši pojede na klepně, nebo že pomocí klepně se přemístíme tam do vrchol laboratoře a tam vidím se tam jako Avalach vytváří v té laboratoři, no. Vytvořil, vytváří. No, fajn, jdeme na to. S pomocí rozsesníku se tam možná to, ale... Jelikož, jo, rozsesník nám jakoby zkrátí tu cestu, jakoby... Tu dokumentovanou cestu, jak to to, tak... Jo, jenom ale ve skutečnosti vlastně Geralt vlastně s touto bude naklepně, tak... Tak jak říkám, tak pomocí klepne jsem to a pomocí rozsesníku jsem to teďka, aby to bylo rychlejší, jo, že fajn, jdeme na to. Jo.
pobřeží Paligap. Tady metra. Jsme už se čekají. Skoro jest tak dobrze zabezpieczone, na pewno znajdziemy tam coś ciekawego. Jak chcesz zdjąć blokadę? Inkluzja Atlana Kerka... Syna fara. Znalazłyście już coś stosownie obciążającego? Póki co nie możemy otworzyć drzwi. To skomplikowana magiczna blokada. Spróbujmy. Getarligen! Dobry. Obudziliśmy strażnika. Ja się nim zajmę. No, kurwa, mnie tutaj straszy, ale chodź ty mrę, kulemę. Jakiś strażcy, hu. Dobrze, no. Bombe, tak, ty kwity. A jeszcze jeden, on se zbudí po tom, co zabiera tohohle. Jdeme tady do té Avalchové laboratoře. Je vygląda jak laboratorium. To nic. Proškolme to tam dziwanymentom. To chyba jednak trochę wredne grzebać mu w papierach. Sama chciałaś to przyjść, moja droga. To chyba portret Ciri. Nie, to nie ja. Nie ma blizny. To na pewno ty. Dobrze uchwycone. Jesteś pewna, że Avalach interesuje się tobą tylko z powodu twoich zdolności? Bardzo śmiesznie. To jsem louč, abysme ještě lépe viděli. A to je proskoumat pomocí tak kratky smyslu. Drzewo genealogiczne En, Hen i Her, starszej krwi, od Lary Doren. Aż do mnie. Nigdy nie pokazywałaś mi pełnej wersji. Nie wiedziałam, że Widemon z Edirn też był moim przodkiem. To ten, który miał zwyczaj karać swoje córki rozrażonym pogrzebaczem, czy ten, który kazał oślepić własnego ojca? Ten od córek. Pełnej wersji nawet ja nie znałam. Wygląda na to, że Avalach przebadał wszystkie linie genu Lary. Nawet te, które my uznaliśmy za nieaktywne. Mielibychom projít Avalachovy poznámky. Przejrzyjmy jego notatki. Bogowie! Pracował nad tym prawie 200 lat. To on jako pierwszy badał gen Lary. Falka? Tu są zapiski o Ciri. Ale dopiero później robi się ciekawie. Próbował uzyskać podobną mieszankę genów jak u Ciri, ale z pominięciem ludzkiej linii. Czyli co? Mam się tu rozejrzeć za wielkimi słojami z moim rodzeństwem? Nie bądź głupia. Tak daleko nigdy nie udało mu się zajść. Wszystkie jego eksperymenty były nieudane. Jesteś wyjątkowa. I dlatego mamy teraz na głowie dziki gon. Rozejrzyjmy się.
Może znajdziemy jeszcze coś ciekawego. No więc pokraczymy dalej. Co bysme tak ještě našli zajímavého? No tudy. No tady nějaký zrcadlo. Zvyklé lustro. Bardziej bym się spodziewał ukrytego portalu. Jak si nezajímavý, no. Elfy znają się na perfumach. Taky nic moc. Jsou nějaké dveře. Tady to možná bude něco zajímavého. Jak udało wam się tu wejść? Co jest zać? Przysłuchaj, no siedział. Kim jesteś? Bo uwierzmy. Nie twoja sprawa. Wynoście się stąd. Co? Ty jesteś... Pamiętam cię z Tirnalia. Niebywałe. Myślałam, że dla was wszystkie elfy wyglądają tak samo. Jeśli szukasz Avalacha, tu go nie ma. Wiem. I przyszłaś tu mimo co? Chcesz go szpiegować? Nie dość się stara, żeby cię chronić za każdym razem, kiedy zrobisz coś głupiego? A co ty możesz o tym wiedzieć? Całkiem sporo. Dużo o tobie mówi. Jako trzeba? Na przykład co? Nie rozumiem, jak mógł dopatrzyć się w tobie rysów Lary. To tak jakby próbować pić wodę z brudnej kałuży. Ale domyślam się, że to mu jakoś ułatwia wypełnienie zadania. Jakiego zadania? Myślisz, że zadaje się z tobą dla przyjemności? Nawet mnie na twój widok robi się niedobrze. Niesamowite, że takim jak ty ciągle się wydaje, że jesteście w czymkolwiek lepsi od ludzi. Ona nie jest człowiekiem, tylko zwyrodniałym mieszańcem. To takie upokarzające, że musimy posługiwać się czymś takim. Jeszcze jedno słowo i... I co? Nie zmienisz tego. Niech robi swoje. To Avalach wreszcie będzie mógł się od niej uwolnić. Skoro aż tak mnie nienawidzi, czemu nie powiedział mi tego w twarz? Przecież nie wierzy, żena. Ciri, chyba jej nie uwierzyłaś. Przecież to jasne, że jest osobiście zaangażowana w sprawę. No i co z tego? Jeśli tak mną gardzą, to niech dadzą mi spokój. No co? Boisz się, że zaraz tu wszystko porozwalam jak w Kermoren? Szkoda, że nie mogę tego zrobić na zawołanie, bo mam wielką ochotę. Uklidnij się. Uspokój się, ta elfka miała rację. Ty nie miałaś mnie czasem pocieszać? Nic nie poradzisz na to, że nosisz gen Lary. Odziedziczyłaś jej talent, jej siłę. Ta elfka oddałaby 100 lat życia, żeby być na twoim miejscu. Nie wyglądało na to. Otrzymałaś wielki dar, ale tylko od ciebie zależy, jak go wykorzystasz. Co to jest? Naszyjnik. Lary Doren. Jest piękny, ale... Noś go, proszę. Chodźmy, mam dość tego miejsca. Mm-hmm.
zbytky sestry před laboratořní. Jdeme na to. Musimy od razu wracać na statek? Chcesz tu coś jeszcze zobaczyć? Nie tutaj, na Hindersfjall. Poznałam w Lofoten takiego chłopaka z Kiala i chciałabym... O co chodzi? Ciri. On nie żyje. Dziki Gon? Wszyscy? Nikt nie przeżył? Z Kial zginął później. Jesteś pewna, że to był on? Poznałaś go? Byłam tam i widziałam jego ciało. Pójdziesz ze mną na jego grób? Chciałabym się chociaż pożegnać. No, pójdę z tobą. Pójdę z tobą. Dzięki. To ty niech z tą kamarádil. To jsi nějak si dávali jako tu lázeň. A tak, no. Lázeň a tak, jak díka před tím díkým Gonem a tak, no. To je tenhle ten kluk, no. No vlastně, nevěděla, že je mrtvej, no. Bohužel je, no. No, tak aspoň půjdeme na svčivit jeho hrob, no. Tam. Pokazat úctu a tak, no, je fajn mat. Spíš setkáme se tam. Jdi sama, Ciri. Dołączę do ciebie na Hindersfjall. Jak wolisz. Będę czekać na cmentarzu. Postarajcie się załatwić to szybko. I Ciri, nie wpakuj się w żadne kłopoty, dobrze? Nie planuję. Do zobaczenia. Fajné, jsme dali ten klametu. Pokračovat dále, Skellův hrob, setky se Cirin hřbitovina, Hindersfjallu. Pak vlastně ještě toho tělo po nějak vlastně kvůli černou magii, nekromanci, jsme vlastně uživili a zjistit, jako kde to Ciri je, no. Pokoje, už jsem vlastně to, no. Byl naštvět jeho hrob, no, do Hindersfjallu. Fajn, jdeme na to, až se radši možná uložím. Tak uložit, no, fajn. A jdeme teda ten hřbitov toho kamaráda té dcery, budeme říkat, nevím jak se úplně jmenuje, takže fajn, jdeme na to. Naskočíme, bo vlastně můžeme pomocí rozcestníku, ne? Jo, asi jo. Bude jednodušší, rychlejší a tak. Takže jo. To a... Ty vole, to je dálka. Jo. Jo, to je fajné. To bylo jako... To bylo strašné, jako strašně dlouho trvalo. Jo. Jakby jsme jako, jo, prostě... Bez nějakého zkrácení toho, jako prostě, jo, na lodi a klapně to ten křič, tak jako to, ale moc rozsesníku se nám to vlastně zkrátí, jo, že to bude celý jako to, takže jako moc rozsesníku to bude jako mnohem rychlejší, jo, takže, že jo, pochopitelně pomoci rozsesníku a sem lovocký hřbitov, takže fajn, jdeme na to.
Ne, to by se měli. Tak se s ní doma se promluví s dcery. Co pak nám jako řekneš? Dobře, že jesteš. Už myslím, že neznajdeš času. Nie, že tak. Pochopitelně, že se najdu čas. Znalazłaś grup? Nie. Nie znoszę chodzić po cmentarzach. Zwłaszcza sama. To chápu. No. Budeme ho hledat společně. Rozejřej mi się. Chodź. Lasse seniorda. Olaf syn Ove. Inge, córka Trotnira. Cholera, nie ma go tu. Nie ma grobu Skiala. Geralt, nie wyjadę stąd, póki go nie pochowam. Pomyśl, co mogło stać się z ciałem? Nie spalili go. Tak chowa się królów i bohaterów. No i wątpię, żeby zostawili go w ogrodzie. Sukinsyny. Tak co z nim udziałem? No? Tu pod wsią jest taki rów, gdzie wrzuca się owce padłe na pryszczyce. W nocy kraby objadają je do kości. Żeby tam chodzili i jeho? Uvidíme, no. Jo, asi jo. Hrozný, jako neúcta. Ale my ho asi pohrbíme, no. Lépe řečeno Geralt z Ciri, no. A bezpoň, my jsme k němu uchovali nějakou úctu, no. Jako pohřbíme důstojně a tak, no. Jo, asi jo, jak já říkám, no. Počkej v pokoji. Co tamhle ty lidi? Divně na nás koukají. Co wy tu robicie? To, co wy powinniście byli zrobić dawno temu. Grzebiemy Skiala. Skiala sam. Grzebiecie tchórza, wbrew temu, co postanowili starsi. Odejdźcie stąd! To wbrew prawu! My se waszym zakonem rzucimy. Tak, i widać, nie rozumiecie naszych zwyczajów. Wy nie macie uczuć mrtwym. Skial uratował wam życie. To mnie szukał dziki gon. Gdyby Skial mnie wtedy nie wyprowadził, z Lofotem nic by nie zostało. Czego miałby chcieć od byle dziewki, która... Nie jestem byle dziewką. A jeśli ktoś choćby tknie ten grób, przekonacie się o tym. Mogiły nikt nie ruszy. Jedyne co starsi każą surowiej niż ucieczkę z pola bitwy, to niszczenie grobu. To, co mówiłaś, nie wiem, prawda to czy nie, niech Skiala sądzą bogowie. Fajne, jak spojrzę to bogowie, gdyż już się da pohrubený, že už si je mrtvý, tak ho klasy nechaj pohrubený, jak dobrý, to moje čestí. Přinajmniej nie będę go opluvať po śmierci. Zbierajme się. Nechaj jakhle pohrubenýho, jo. S tím nebudu nic to, jo, by jsme měli a jdeme pokračovat tady dál. Nevím úplně s čím. Jo. Ale... Vlastně ta Filipa, ne? Nebo jo, Filipa. Tak ta šla najít ten sluneční kámen, tu už asi má, takže asi už možná půjdeme za díkým gonem, jo. Asi jo. Takže pojďme odsud společně. Vracajme na statek.
úkol byl dokončen skelu v hrob. A tím to pochopitelně končím. Já jsem řekl, že tohle je poslední pár, takže skončíme, až když zabijeme Eredina, tak pokračujeme dále. Fajn, jdeme na to. Zase to možná byl dlouhý part, jo, ale už minule jsem to porušil, že to, jsem řekl, že to byl poslední part a nebyl, ale teďka už to opravdu bude poslední part, takže jo, pokračujeme dále tady. Takže popliš se pod trošku temnoty na císařovu vlajkovou loď. Fajn, jdeme na to. Možná pomocí rozcestníku zase. Jo. Pobřeží Marlinu. A pak pomocí klepny, pomocí lodě tam. Spíš... A možná budeme jenom spíš pomocí nás, jakoby, jo, že tam doplaveme a nás si sedou loď tajně a tak. Jdeme na to. Pomocí lodi ne, protože to by jsme na zem našli, jo. Že to by bylo dobrý. Takže spíš to uděláme tak, že tam takhle jako poplaveme, no, špejně na to. Nápadně, jo. Tak je fajn, jdeme na to. Udělat, jak se tam dostat. Takhle potopit se. Plovat tam. Strzelać do Wiedźmin! Rozkaz cesarza, nie strzelać! Na szczęście, jo. Ten jim řek, že jako na rozkaz císaře, že nemají po mě střílet, takže že dobrý se mi nic neto, jo. Že tak, no. Wiedźmin, co za přemílá niespodzianka. Jste promluvit s Emhyrem, no. Kundimrdem.
Dziękuję za ciepłe powitanie, Wasza Wysokość. Byłoby inne, gdybyś przyprowadził moją córkę. Gdzie ona jest? Czemu rekną? Na raczej blisko, no. Blisko, Biały Wilku, to ty jesteś dekapitacji. Jesteś bezczelny, bo sądzisz, że nie zrobię ci teraz krzywdy. I masz rację. Tyle, że to się zmieni. Nie zawsze będziesz potrzebny i nietykalny. Nie uprzedzajmy wydarzeń. Nie potrzebuję, tak. Fringilli Vigo. Tak, tak. Podobno obiecałeś Yennefer, że ją uwolnisz. Wiem, że jesteś teraz bardzo zajętym człowiekiem. Tak, na to... Aksne, grajcie tole. Więc mam tu list, który powinien odświeżyć ci pamięć w kwestii loży. Ale tu przejmę prośby Yennefer brzmią jak groźba. Zawsze mi się to w niej podobało. Dobrze, niech będzie. Ja na ciosa byś się. Pora już na mnie. Pierwszy raz się zgadzamy. Straż, przyprowadzić Fringillego. Możecie jej zdjąć obrączki z Dwimerytu. Z tego, co słyszałem, nie muszę was sobie przedstawiać. Żegnam. Fringilla. Zdarek. To się nie widzieliśmy. Reszta czarodziejek jest w Ginwel, przy Artskellig. Możemy wziąć łódź i... Żygam już łódziami. A ja teleportami, ale niech ci będzie. Chodźmy. Chyba se jedno duszyno portalem, když Geralt je moc má hrát, tak jo. Jedno. Co máme teda, co? To... Emhyra. Jsme se s ním... Fringillu jsme osvobodili, teďka jdeme zpátky za Yennefer a tak, no. A jsou za Emhyrem, no. Tak. Niedługo wróci. Dokończę jaki... Co? A jako pokreślam w kółku słoneczny kamen, setki ze Filipów elfskich rozwalinach. No. Jdem na to. Hola, Wiedźminie! Nie szukasz aby zajęcia? S pomocí rozesníku, no, že bude rychlejší, no. Aha, to asi nebude pomocí rozesníku. No tak, přistav Katrolde, protože... Že jo, to bude aspoň něco kratší, rychlejší, tam pomocí lodě tam doplout, takže fajn, jdeme na to. Ne, to a tady dolů, pak pomocí lodě teda za Filipu. Jdem na to. Kapłanki na was strasznie ciemne. Na ciebie i czarodziejkę, coś się im mówi. Moc nepomohl, kdybych tam skočil z toho mostu, nechci se vlákat, no. Kdybych tam skočil z toho mostu, tam do vody, jak by to, že jsem nic neto, takže
Tak tam rychle jít, no, tak spolu teda zpátky a z toho mostu skočím do té vody a pak se mnou někde loď, jsem toto, za Filipu, je fajn, jdem na to. Kopíí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  yep. Ne. Jsme měli... Jsem do průloď a... Tak jo. Dobře, já jsem jenom smysl, ale se vůbec moci do sesníku přeměstňovat tam. Na most Kertrolde a pak jsem skočit a to jsem mohl jít rovnou sem přímo čehra si pro tu loď se tady v tom tom a přímo pak plouze tou firmu a tady jednak jsem dodal takhle nic to pak chopice kormidla a jedeme za Filipu, určitě fajn jdeme na to. Nová značka, prastará hrobka. No a teďka jsem tady objel rozcestní, tak potom až... ...spojím vracet, tak můžu pak pomocí rozcestníku se vrátit zpátky. Bude to rychlejší, no, takže tak... No nic, tak pokračujeme dále. Teďka zacoumujeme, teď to máme to. No, vystoupíme. A jdeme za Filipem. Po prostu świetnie. Spójrz na to. Pak se bude dít. Pojďme vnitř. Chodźmy. Prohledej s Filipem Enhardt Alvské rozhodnout. Chcete budovat sobě nové oči jak Ilgefort? Kdy go zabijałem, proces nie był zakończony. I wyglądało to mocno makabrycznie, ale... Jak rozumiem, skojarzenie z tym zwyrodnialcem było czysto przypadkowe. Oczywiście. Słyszałem też o pewnym ślepym krasnoludzkim bogaczu. Słyszysz to? Z Mahagamy. Mm-hmm. Co ona powiedziała? Zdurę. Nie spodobałeś się. Dziawki. Pojdź te dziewki. Upał. No to, smrti. Utopce ją chroniły. Ha. Zaraza, ile mi to daje. Chyba nie będziesz teraz grzebał w tej padrze. Mieli, pokraczymy dalej. Chcesz do zrobienia. Tylko jak teraz dostaniemy się na górę? Po schodach. Zaraz je naprawię. Zajmuj. To je už to frčí. Gotové. Pojďme. A jdem.
Zauważyłam, że to całe napięcie między tobą, Yennefer i Triss bardzo źle wpływa na Cyrille. Gdzie się jej pojąć? Wy chyba naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, jak to wygląda. Triss udaje starszą siostrzyczkę Ciri, ale tylko patrzy, jakby ci wskoczyć do łóżka. Ty i Yennefer bawicie się w rodziców. Głowa mnie okryje. Pojdź, tej tłustochu. Smrdzkiej czuraku, pojdź. Chcibnął ty smrdę jeden. Uchoż ty smrdę. A. Ale jesteś paskudny. Ja seś rusak. O, smrdę jeden, to zapłacisz. A. A. Pojdź ty smrdę. Ślepiec walczy lepiej. Już się skoro po nią. Podpalę. Za to smrdę. Tak, mamy... Golem Dimertvolda a pokračujeme dále v prozkoumávání alfských rozvalin tady s Filipou. Findeme na to. No i co teraz? Wygląda na to, że wszystko będę musiała robić za ciebie. Widzisz tego strażnika, który wygląda jakby czekał na zapłatę? Nie mam drobnych. Chodzi o krew, o kup z krwi. Ten strażnik to Fialan, postać z elfiej legendy. Czy ty nic nie czytasz? Ma syna. Zapraszam. Yennefer musi mieć naprawdę duży wpływ na cesarza, skoro zgodził się zapewnić bezpieczeństwo loży. Co o tym myślisz? Co myślę? Chcesz mnie tak po prostu pociągnąć za język bez żadnego Geralt, zmęczyłam się, usiądźmy i porozmawiajmy? Aż tak ci zależy na grze wstępnej? Dobra, semrymy wasze wiec. Z tym herem to wasza sprawa. Nie mnie powinna ściągnąć za język. Czyli nic ci nie powiedziała. A co z jej osobistymi planami? Czyżby chciała w swoim czasie zostać doradczynią młodej, obiecującej cesarzowej? Trzymaj się z daleka od Ciri. Ona jest dorosła, Geralt. Ciągle zapominasz, że potrafi już sama decydować o sobie. To co? Idziemy? No, Ram. Nie uważasz, że powinieneś się przestać wreszcie wtrącać do życia Ciri? Nie. Przecież wiesz, że nie możesz wszystkich odgonić od niej mieczem jak watachy wilków. Mogę i zrobię to, jeśli będzie trzeba. Poczekaj, coś tu jest. Czujesz? Nie, mój medalion... Nie rozśmieszaj mnie tym swoim wisiorkiem. Dostroić się do elfiej magii jest odrobinę trudniej niż wyczuć śmierdzącego biesa. Patrz! Archan Lumar! No i co? To znaczy, że kamień słoneczny jest gdzieś tutaj. Więc nie stój jak kołek, tylko spróbuj poprzestawiać te zwierciadła. Oho, nas to jest... Nas to sprawia sustwo zrcadeł. Fajny mat. Iżeś, duch jaki. O, prde, patrzem. Yeah.
Mrde. Ha, za to. Tak tady má stavit garvanty. Chápu, aby všechny ty zrcadla mířit tamhle nahoru na ten balón, nebo co to je. Jo, se jo. To tam svítí, ale tam to teda musím nastavit, aby to svítilo tam. No, jdem na to. Jak teda? Jak to, že tohleto zrcadlo
Svítí i tam na to, i tam na to. Nechápu. To svítí jenom tam. Musím obejít, no. Dělej, Grote, prdele, to je doba hrozná. No, aspoň, že tohle to dokážeš. Takhle, že by? Možná. Tohle toto nesvítí vůbec nikam. Přidej trochu, ale budeš utále, tak les. No, trochu rychlej, celé, jde. To zrcadla svítí 3. Jo. Jenom 2. Ještě nějak. Upravuj to. A teďka to. To je blbě takhle. Já musím vylejst tamhle. Ne?
Ty vole, co dělá? Jinak to chce. Ten, no, jestli ti dva, ale je taky dva. No, to nevím, jak to nastavit. Jo. Sluneční kámen, jo, máme to a proskoumej sluneční kámen, fajn, jdeme na to, ten je tady právě, no, jop. Zajímavý. No vreště. Daj mi go i zabírajme se stąd. Nie tak szybko, musíme coś ustalić. Niech zgadnę, musisz lecieć. Zaraz mi powiesz, że z jakiegoś powodu kamień słoneczny jest ci o wiele bardziej potrzebny niż nam. Zamienisz się w sowę i... Nie wiem, skąd ci to przyszło do głowy. Bezpieczeństwo Ciri jest teraz dla mnie najważniejsze. Chciałam porozmawiać z tobą o przyszłości. Mojej przyszłości. Poručil bych ti horké, horské povětří v Nazairu. Na pewno spodoba ci się w Nilfgaardzie. Polecam górzyste okolice Nazairu. No patrz, a Yennefer mówi, że nie masz poczucia humoru. Ale teraz słuchaj uważnie. Kiedy tylko pokonamy Gon i Ciri będzie bezpieczna, oszołamiająca kariera Yennefer na cesarskim dworze się skończy. Z mojej perspektywy świetnie się składa. Bo nie interesuje mnie odrodzenie loży, jeśli nie będę miała decydującego głosu. I mówisz mi to wszystko, bo... Jak cię znam, to kiedy pokonamy Dziki Gon, wymkniesz się z Ciri tylnymi drzwiami, żeby przepaść gdzieś w głuszy, prawda? Bardzo to romantyczne. Ale może zamiast niszczyć dziewczynie życie, lepiej weź ze sobą Yennefer i zniknij. Všechno můžeme už jít. Máš na mě ještě jakieś wskazówki? Czy możemy już wracać? Możesz już iść. Wiem, że masz jeszcze coś do załatwienia. Ja trafię sam z powrotem. Zarek. No nic, to jsem měl teda. A ten úkol. Já jsem sice říkal, že jako tohle to už bude poslední pár, takže
Jako však, ale zabijeme Emhyra a jako bude úplně konec. Jako tyhle tý hry za kasří vokýho, než tu teprve tehdy jako ukončím ten part, tak asi jako ve finále se to jako zase změní a zase tohle to nebude poslední part, jo, bohužel se najzla, protože to je trvalo strašně dlouho, to bych neměl ani místo v mobilu, jo, a takhle, takže tohle to nebude poslední part, jo. Jo, že jako se to baví, ale bohužel jako se mě tohle ten jako baví, to můj nejoblíbenější hra, asi nejlepší hra na světě všech dob. A ta hra zakrne tří Vokion, ale poslední part bude, bohužel bude poslední part až jako příště, no, třeba zítra, pozítří nebo takhle, no. No, že takže, no, se chtěl jenom to, no, dělat. Tím pádem, jako, dám teďka Avalochovi vědět, že je vše připraveno. Ukončím part, jo. Uvidíme se až příštím pár, kdy už bude doopravdy. Fakt už poslední, to už bude doopravdy jako poslední, jo. Jako fakt, no. Takže to asi není dělá, protože bude to postřečně dlouhavý, takže tohle to nebude dneska poslední part, jo. Bože, až ten příští, no. Jo, jako, konečně už zabijeme Eredina, jo. Něco ještě jako z Cyria bude, pak už jako ukončím pará, jo. Bude konec hry takhle tří vokýho a potom jo, ukončím ten part, jo. Bude to poslední part a bude konec hry takhle tří vokýho, jo. Že tak, no, to udělám, jak jsem řekl, že jo. Teďka půjdu na Alvachovi vědět, že vše připraveno, ukončím part, uvidíme se při tím partě, kde už bude doopravdy, ale doopravdy fakt už poslední, jo. Takže tak, že fajn, jdeme na to, takže jsem si to některé jako nějak ujasnil, jo, a že dej Alvachovi vědět, že je vše připraveno, že fajn, jdeme na to. To a jdeme teda odsaď, jo. No, tudy. No, jsou tudy. Pryč za Avalachem. Musíte pobít ještě ty vole pár těch duchů. Ty vole. Ty vole, jsi takový čurás. Jeden je mrtvej, ještě ten druhý. Ha, zabudu z brby. Dobrý, že by se měli. Pokročíme dále pryč odsaď. Za Avalachem. A spíš ještě jako předtím, než to řeknu tomu Avalachovi, že je vše připraveno, tak ukončím ten part, no, ještě předtím, no. Jo, asi jo. Fajn, jdeme na to teda, no. Jo. Asi v dalším partě. Předtím partě, který bude už doopravdy poslední. Sám v podstatě. Už je dobré, abych se musel vracet, jak debil. Jo, asi jdu dobře, v podstatě pryč.
Taky ne. Jenom nějaký poklad. Meč z Mariboru. Asi nic z toho nepotřebuji. Nic, no jak se, že... Když jo, je odsaď cesta ven, ale tudy, no. Ale objevil jsem se úplně... Objevil jsem se úplně někde jinde, ale než... Než kvůli jsme sem vlezli, no. No, to je jedno. Taky nějak jsem to dal asi mapu. No, protože to je úplně jiným směrem, no. No to je jednak se tu... No, jsme to trošku... myšli... ven trošku jiným směrem. To, no, to je jedno, tak... to máme teda kletudy. Kletudy přes rozcestí. Takhle na Semleru přístavu Kartrolde, takže fajn, jdeme na to. Tak se ani musím označovat. To jdeme teda odsaď. Vám asi klepnu. My tu nelubím hrobci. Ještě se vám asi meditaci. Jsem doplnil životy a elixíry a tak. A pomocí klepny teda. Dostaneme tam poblíž Avalacha. Ještě předtím, než řekne, že to máme, že to všechno připravené, že můžeme mít na Redy, tak ukončím part, půjdeme se při tím partě, kde právě toho Redna zabijeme. Řeknu to Ovalachovi, že je všechno připravené, no, zabijeme Redna, tak jo, fajn, jdeme na to. A to bude už pak, že to zabijeme Redna, jak říkáme, bude. To už bude opravdu poslední párt a konec té hry zakonec řívoký hon, jo. Tak jako to udělám, jak jsem říkal, že fajn, jdeme na to. Jež potka. Kračeme v cestě. Možná ještě i pomocí tohoto rozcestníku se dostaneme přímo přístavu Kertrolde, aby jsme to měli rychlejší. Jo, fajn, jdem na to. Takže sem, hop. Fajn, jo, jsem tady. Aha. Jdeme teda semhle. Rik blízko k Avalachovi. Semhle zpřetu loď a ukončíme. Ukončíme nějaká párty, uvidíme se v příštím pary, který bude dobrá, je poslední. No nic, tak to by bylo teda pro dnes všechno. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Těšte se na další. No, a který už bude teda poslední video, poslední part, zakonče hry zakonče tři divoký hon. No. A nespomněte, že každý zase trošku hovado. A do všeho partu poslední už doopravdy zase nazdár.